Dzień dobry, ósmy w tym sezonie magazyn Piłkarski Gol. Traktować będzie jak zwykle o sprawach różnych, mniej lub bardziej przyjemnych, ale na pewno ciekawych. Tradycją stało się, że rozpoczynamy od gratulacji dla laureata konkursu na najładniejszą bramkę poprzedniej kolejki. Tym razem gratulacje składamy Olgierdowi Moskalewiczowi. Oto gol napastnika szczecińskiej Pogoni strzelony w Zagłębiu Lubin. 1175 głosów uzyskała od Państwa ta bramka. Oto klasyfikacja w szóstej kolejce. Bramki kolejki oczywiście. Na drugim miejscu Rafał Siadaczka, na trzecim Bogdan Prusek, na czwartym Piotr Bański i na piątym Marek Szepka. Zanim przejdziemy do wydarzeń siódmej kolejki Ekstraklasy, na kilka minut wrócić musimy do kolejki piątej. Nie odbyło się wówczas spotkanie Olimpii Poznań z GKS-em Katowice. Tydzień temu Wydział Gier Polskiego Związku Piłki Nożnej przyznał walkowerem punkty katowiczanom. Biorąc pod uwagę, kto kieruje polskim futbolem, innej decyzji trudno było oczekiwać. Cała sprawa była jednak konsekwencją fuzji, które doszły do skutku, a jak się później okazało, nie powinny. W całej sytuacji najmniej zorientowani są kibice, których mamią wzajemnie wykluczające się dowody obu stron. Postanowiliśmy podjąć próbę wyjaśnienia całego tego zamieszania. Środa 30 sierpnia tego roku. Na 9 stadionach Polski zaplanowano na ten dzień mecze piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Wśród nich potyczkę Olimpii Poznań z GKS-em Katowice. Media podały, że miejscem spotkania ma być Gdańsk. Do meczu jednak nie doszło. Dlaczego? Koniec czerwca. Działacze Olimpii podpisują porozumienie ze zdegradowaną już do trzeciej ligi Lechią Gdańsk. Umowa dotyczy przyłączenia się poznańskiego klubu do Lechii. Postanawiają, że gospodarzem meczów będzie Gdańsk. Taką samą decyzję podejmują decydenci Sokoła Pniewy. Dokonują fuzji ich klubu z GKS-em Tychy. Uzgadniają, że klub z Wielkopolski jeździć będzie na Śląsk i tam występować w roli gospodarza meczów. Swe decyzje działacze podjęli w oparciu o aktualne jeszcze przepisy. Oto statut Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jest on dla rodzimego futbolu tym, czym dla państwa konstytucja. Jeden z jego punktów mówi, że w gestii walnego zgromadzenia delegatów, a więc najwyższej władzy w PZPN-ie, należy podejmowanie uchwał i zarządzeń. Paragraf 20 jednego z takich zarządzeń z maja 1990 roku mówi: w razie połączenia się klubów tej samej klasy, nowy klub zatrzymuje dotychczasową klasę, natomiast w przypadku połączenia się klubów różnych klas pozostaje w klasie wyższej. Powyższe połączenie może nastąpić po zakończeniu sezonu piłkarskiego, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem nowego cyklu rozgrywek. Dla działaczy zainteresowanych klubów przepis ten wydaje się wystarczający. W Gdańsku i Tychach panuje już radość na myśl o pierwszej lidze w tych miastach. Ale oto zbiera się zarząd PZPN-u. Prawnicy znajdują w zarządzeniu kluczki prawne i nie zezwalają na fuzję klubów. Uchylają przy okazji paragraf 20 z 90 roku, który powstał, jak się okazało, z potrzeby chwili. Działacze zainteresowanych klubów wyjeżdżają ze stolicy z kwitkiem. Początek lipca. W Warszawie odbywa się walne zgromadzenie PZPN-u. Jednym z jego punktów jest debata na temat fuzji klubów. Nieoczekiwanie dochodzi do unieważnienia słynnego już paragrafu 20. Zapada decyzja o nowelizacji punktu dotyczącego fuzji. Czy powtarzamy? Stawiano pytanie, czy decyzja zjazdu była legalna. Oczywiście, że była legalna, ponieważ zgodnie ze statutem PZPN-u, a także z przepisami międzynarodowymi, najwyższą władzą w polskim piłkarstwie jest walne zgromadzenie. Zainteresowane kluby podpisały porozumienie przed PZPN-owskim zjazdem. Wydaje się, że umowa powinna podlegać poprzedniemu aktowi prawnemu, ale... Chcę zauważyć, że wniosek o połączenie Olimpii z Lechią wpłynął rzeczywiście przed walnym zgromadzeniem. Natomiast ten wniosek nie był przez poprzedni zarząd PZPN-u ostatecznie rozpatrzony, ostatecznie załatwiony aż do momentu walnego zgromadzenia. Wysiłki działaczy o fuzję klubów spaliły zatem na panewce. Zjazd układa nową formułę zarządzenia. Uchwała z lipca zawiera punkt 5 tej treści. Zezwala się na łączenie klubów, sekcji, drużyn na terenie całego kraju. Połączone zespoły występują w klasie rozgrywkowej klubu przejmującego. Zobowiązany jest on jednocześnie do uregulowania zaszłości finansowych łączących się klubów.
Ponieważ klubami przejmującymi były Lechia i Tychy, nowy przepis spowodował, że połączone zespoły powinny były trafić do trzeciej ligi. Umowę z czerwca postanowiono zinterpretować inaczej. Rzekomą fuzję określono jako dołączenie sekcji piłkarskich Lechii i Tych do Olimpii i Sokoła. Drużyny powróciły do nazw Olimpia Poznań i Sokół Pniewy. Nadzieje na pierwszą ligę powróciły, ale nie było pewne, czy będzie można grać tam, gdzie chciano, w Gdańsku i w Tychach. Potrzebna była na to zgoda drużyn przyjezdnych. W Poznaniu i w Pniewach nie załamują się złą atmosferą wokół fuzji we władzach piłkarskich. Prezesi obu klubów namawiają drużyny, z którymi mają grać, do przyjazdu do innych miast. Trzej pierwsi ligowi rywale Olimpii zgodzili się na rozegranie swych meczów wyjazdowych w Trójmieście. GKS Katowice był pierwszym, który odmówił. Śląscy piłkarze przyjechali do Poznania na remontowany stadion Golęciński. Podobnie postąpili sędziowie. W tym samym czasie piłkarze Olimpii byli gotowi do gry na stadionie w Gdańsku. Decyzję w sprawie wyniku meczu pozostawiono PZPN-owi. Tydzień temu Wydział Gier przyznał walkover Katowicom. Dlaczego? Już wyjaśniam. Otóż regulamin rozgrywek pierwszej i drugiej ligi mówi wyraźnie, że każda drużyna spotyka się z przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na własnym boisku i na boisku przeciwnika. Określenie własne boisko jest tu chyba bardzo jednoznaczne. W dokumentach PZPN-u bowiem jako gospodarz meczów Olimpii figuruje stadion na Golęcinie. Natomiast zarząd PZPN-u, rozumiejąc sytuację, że w Olimpii, na mecz Olimpii w Poznaniu chodzi bardzo od lat już znikoma ilość widzów, że w Gdańsku rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne, postanowił pójść w pewnym sensie na rękę klubom i decyzją zarządu oraz prezydium z lipca tego roku wyraził zgodę na rozgrywanie meczu w Gdańsku pod warunkiem, że zgodzi się na to również przeciwnik. W świetle aktualnego prawa decyzja ta wydaje się słuszna. Pozostaje wątpliwość, czy powinno się zmieniać prawo po fakcie, kiedy wiadomo już było o umowie między klubami. Pewności tej nie mają nawet w PZPN-ie. No to już jest sprawa interpretacji prawnej. Na ten temat uważam, powinni się wypowiadać prawnicy. Czy cokolwiek stało się jasne? Jeśli nie, to jest to nasza porażka. Porażka, jakiej w wyniku prywatnej rozgrywki jednego działacza z drugim ponosi cała polska piłka. Zadziwia brak konsekwencji w poczynaniach związku. Dostosowywanie przepisów do jednego konkretnego przypadku. Przepisów działających wstecz. Na domiar złego nie bez winy jest sama Olimpia, o czym dowodzi sprawa zgłoszenia stadionu do rozgrywek. Całość brzydko pachnie, skoro poszło o brak dobrej woli byłego klubu obecnego prezesa PZPN-u. Okazało się, że tylko ten klub unika walki na boisku. No i miejmy nadzieję, że tak pozostanie. Siódma kolejka udowodniła, że gdy ktoś jest dobry, to nieważne gdzie gra i przy jakiej jak licznej publiczności. Po prostu przyjeżdża na mecz i wygrywa. Korona nie spadła z głowy Legii, która pojechała do Gdańska i w obecności 13 tysięcy widzów nie dała żadnych szans Olimpii. Od czasu słynnego meczu pucharowego z Juventusem na stadionie Lechii w Gdańsku nie było tylu kibiców. Na trybunie wielu polityków, biznesmenów, aktorów i dziennikarzy. Olimpia Lechia podejmowała stołeczną Legię. Jakie spekulacje w prasie się pojawiły, że ma pan rozdarte serce z powodu tego właśnie meczu? Czy to prawda? Jeżeli chodzi o miłość do klubu, no sądzę, że nie, dlatego że ja jestem raczej osobą stałą w uczuciach i Legia cieszy się moją głęboką sympatią od ponad 40 lat, także tego się nie zamienia na jakikolwiek inny podmiot w tak krótkim czasie. Ale oczywiście Lechia też się moją sympatią cieszy. 15 tysięcy widzów oglądało 4 bramki i niezły futbol. Od początku przeważała Legia. W 22 minucie prowadzenie dla drużyny stołecznej zdobył Tomasz Wieszczycki. Piłkarze Olimpii Lechii grali bez wiary w swoje siły i jakby przestraszeni. W efekcie w 39 minucie Ryszard Staniek po ładnym zagraniu i zwodzie podwyższył na 2-0 dla gości. Po przerwie Olimpia Lechia wreszcie energiczniej zaatakowała. Ożywienie wniósł do gry młody Grzegorz Król. I tak Emanuel Tetech zdobył kontaktowego gola. W drugiej połowie gospodarze prezentowali się już znacznie lepiej.
Kibice liczyli na wyrównującą bramkę. Tymczasem Legia nadal groźnie kontratakowała. I właśnie po jednej z takich akcji sędzia odgwizdał faul na Fedoruku. Poszkodowany ustalił rezultat spotkania z 11 metrów. Olimpia, Lechia Gdańsk, Legia Warszawa 1-3. Za bardzo rozluźnienie wyszliśmy na drugą połowę. Mając wynik 2-0 byliśmy pewni, że wygramy i to mogło nas zgubić, bo stworzył kilka groźnych sytuacji. Lechia stworzyła i miała szansę zremisować. Dobrze, że strzeliliśmy na 3-1, także wszystko się dobrze skończyło. Myśmy wyszli niesamowicie spięci na to spotkanie. Jednak wie pan, nazwa Legia, zespół, który ostatnio odnosił sukces na arenie międzynarodowej w Lidze Mistrzów i w naszej lidze zresztą to samo, po prostu w jakiś sposób usztywnił moich chłopców. W pierwszej połowie ja nie poznałem tego zespołu, w drugiej połowie jak gdyby oni się odblokowali, wtedy pokazali na co ich było stać. Szkoda, że nie wykorzystaliśmy znów tych sytuacji, bo była realna szansa nawet przy stanie 0-0 doprowadzić do remisu, a nawet zwyciężyć. Panie trenerze, jakby pan ocenił zjawisko już związane z tym wydarzeniem? Znaczy to, że 15 tysięcy przyszło na trybunę. Wie pan, cóż ja mówię, ja to oceniam regularnie po każdym meczu, wie pan. Szkoda, że nie ma żadnego odzewu w centrali w Polskim Związku Piłki Nożnej. No, bo to szkoda rzeczywiście, żeby powiedzmy w takim ośrodku jak Gdańsk, powiedzmy, nie powstał silny ośrodek piłkarski. Zespół już uwierzył, że ma wygrany mecz i zaczęliśmy drugą połowę na stojąco. No, Lechia miała dużo sytuacji i mogła nas jeszcze pokazać inną i jedną bramką więcej. Ale no, w końcówce strzeliliśmy 3-1. No, ważne, że po środowym meczu, cośmy grali z Norwegami, no, trochę było zmęczenia w nogach i ważne, żeśmy zdobyli tu punkty. Co sądzi pan o drużynie trenera Huberta Kosta? No, jest to zespół młody, tak powiedziałem, mało doświadczony, ale przy takiej publiczności wspaniałej, jak to jest w Gdańsku, że tyle ludzi na ten mecz przychodzi, że ten zespół jakby grał w 12, ta publiczność ich popycha. I myślę, że tu jeszcze nie jeden zespół straci punkty. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że rywal Legii to oficjalnie Olimpia Poznań. A dla Legii brawa. Nie zwalniają mistrzowie Polski tempa. To jedyny zespół, który dotrzymuje kroku mistrzowi Polski, to łódzki Widzew. Drużyna Franciszka Smudy jest jedyną niepokonaną w tych rozgrywkach. Mało tego, wicemistrzowie Polski grają niezwykle efektownie, niezależnie od tego, czy występują w roli gospodarzy, czy też gości ligowego spotkania. Z wyjątkiem remisu w Zabrzu, Widzew zawsze zdobywał więcej bramek od rywali i ta passa została podtrzymana we Wronkach. Po wymęczonym zwycięstwie nad Olimpią i wyczerpującym pojedynku w Pucharze UEFA z Odessą, lider Ekstraklasy zawitał do Wronek. Trener Franciszek Smuda miał do dyspozycji wszystkich podopiecznych z reprezentantami kraju, Woźniakiem, Łapińskim i Czerwcem. Wicemistrzowie Polski nie ukrywali, że w meczu z Beniaminkiem interesuje ich tylko wygrana. Przy systemie trzech punktów nie ma innej alternatywy i postaramy się o wszystko, żeby to spotkanie wygrać. W jakim składzie wystąpicie w dzisiejszym pojedynku? Czy macie jakieś problemy personalne, czy wszyscy zawodnicy są zdrowi? Wszyscy zawodnicy są zdrowi, oprócz Mirosława Szymkowiaka, który pozostał w domu. Natomiast w dzisiejszym meczu wystąpimy w takim samym składzie, jak wystąpiliśmy na pucharowym meczu z Odessą. Gramy z aktualnym liderem ligi, mało tego z wicemistrzem Polski. Jest to ciężki przeciwnik, ponieważ mają naprawdę dobry skład. No, zrobimy wszystko, żeby wygrać. Jeśli się nie da, wie pan, no, trzeba tak zagrać, że przynajmniej ten jeden punkt został u nas, żebyśmy się podzielili tymi punktami. Zdaję sobie sprawę z tego typu, wie pan, że z doświadczenia zawodnicy Widzewa przewyższają moich. Ale wie pan, no, przemawia jeszcze za nami trochę to, że gramy u siebie. I myślę, że chłopcy staną na wysokości zadania i dadzą siebie wszystko, wie pan. No, jest to sport, no, a wynik, no to jest, wie pan, sprawą otwartą w tej chwili. Także za 2 godziny będziemy wiedzieli, jaki był rezultat. Już pierwsze minuty meczu pokazały, że obawy Grzegorza Laty nie były bezpodstawne. Goście dominowali na boisku, przewyższając mało doświadczonych w pierwszoligowych bojach piłkarzy Amiki pod każdym względem. To, że w pierwszej połowie Widzew nie strzelił gola, gospodarze mogą zawdzięczać tylko nieskuteczności rywali pod bramką Pryśnierowicza. W 15 minucie po zagraniu Michalczuka mógł trafić Wyciszkiewicz, ale utracie gola zapobiegł Biliński. Strzał Marka Szefera w 24 minucie był jednym z niewielu, jakie oddano na bramkę Woźniaka w pierwszej połowie. Druga połowa rozpoczęła się od śmiałych i zdecydowanych ataków gości. Po jednym z nich w 49 minucie strzelał głową Michalczuk, a obronioną przez Pryśnierowicza piłkę umieścił w siatce Koniarek.
Napór Widzewa trwał i w 76 minucie po dośrodkowaniu Pikuty wynik spotkania na 2-0 dla gości ustalił Andrzej Michalczuk. Trzeba docenić klasę przeciwnika. Widzę, wygrał zasłużenie. Widać, że ma w swoim składzie kilku zawodników, którzy liczą się nie tylko na krajowym rynku, ale i w Europie. No i widać u nich ogranie przede wszystkim. I nie jest to przypadek, że są na pierwszym miejscu. Ja się cieszę z tego zwycięstwa, ponieważ po tej podróży ciężkiej, jaką mieliśmy w Odesie, pierwsza połowa była niezbyt dobra, za bardzo asekuracyjnie graliśmy, natomiast druga połowa naprawdę graliśmy agresywnie, po prostu nie mieli piłkarze Amiki powietrza. Jak będzie w tym pojedynku rewanżowym z Odessą? Trzeba spokojnie rozegrać to spotkanie, zdobyć oczywiście te bramki. Postaramy się, no myślimy, jesteśmy na dobrej drodze. Z tym, że ja grałem kiedyś w GKS-ie Katowice w też taki mecz pucharowy ze Sportu Bukareszt, też przegrałem 1-0 w Bukareszcie. W takiej samej sytuacji, taki sam mecz, tak się ułożył. U siebie prowadziliśmy 1-0, strzeliłem bramkę na 1-0 i przegraliśmy 3-1. Także ja do tego pojedynku bardzo ostrożnie bym podeszedł i z pełną koncentracją musi podejść cały zespół, bo naprawdę jest to, Odessa jest to naprawdę dobry zespół. Można zatem powiedzieć, że mamy dwa zespoły zdecydowanie odbiegające poziomem od pozostałych. Jeśli jeszcze Widzew wyeliminuje Czarnomorca, to zaryzykujemy stwierdzenie, że są to dwa zespoły klasy europejskiej. Teraz wiele zależy głównie od tego, jak zawodnicy Legii i Widzewa wytrzymają kondycyjnie tak trudną jesień. Puchary, reprezentacja i liga, grać trzeba praktycznie co 3-4 dni i każdy mecz jest ważny. Piłkarzom mistrza i wicemistrza Polski życzymy, aby, jak to się mówi, nie pękali, bo tylko wtedy będzie to miła dla naszego futbolu jesień. Dość nieoczekiwanie za plecami wspomnianej dwójki usadowił się, i to bardzo solidnie, olsztyński Stomil. W poprzednim sezonie trzeba było bronić się przed spadkiem, teraz Stomil należy do ścisłej czołówki. Po obfitych opadach deszczu położone na podmokłym terenie boisko Stomilu sprawiało obu drużynom wiele kłopotów. Grający w niebieskich strojach gospodarze uchodzą za rewelację piłkarskiej jesieni. Katowiczanie do tej pory zawodzili. W tej sytuacji faworytem był Stomil i to on zdobył pierwszą bramkę. W 24 minucie bardzo przytomnie zachował się Rafał Kaczmarczyk. Po indywidualnej akcji pokonał Janusza Jojkę. Myślę, że to była zasługa całego zespołu, przede wszystkim Jacka Kłócienika, który mi ściągnął mojego bocznego obrońcę. Ja wszedłem do środka, minąłem z wodem ostatniego stopera, no a potem troszeczkę przypadku, ale także zdecydowanie moje, które spowodowało na polu karnym, że strzeliłem bramkę. Po prostu obrońca się zawahał i ja w tym momencie wykorzystałem to. Co prawda gospodarze mieli okazję do podwyższenia prowadzenia, ale to w poczynaniach gości widać było większą determinację w dążeniu do wyrównania. Katowice dopięły swego na 5 minut przed ostatnim gwizdkiem sędziego. Z 16 metrów płaskim strzałem popisał się Kazimierz Węgrzyn i jego imiennik Sidorczuk skapitulował. Refleksja jest prosta, że drużyna włożyła wiele sił w ten mecz. Mecz, który ułożył się w pierwszej połowie niekorzystnie, ponieważ straciliśmy bramkę. Natomiast jednak walcząc w drugiej połowie z determinacją, no, doprowadziliśmy do remisu. Jechaliśmy tutaj rzeczywiście grać z drużyną, która 5 meczy wygrała, licząc, że jednak przełamiemy tą dobrą pasę Stomila. Niemniej jednak były takie momenty, w których Stomil wykorzystywał nasze błędy i stwarzył sobie kilka sytuacji bramkowych. Uważam, że jestem zadowolony z remisu, chociaż jak gdyby z duszą na ramieniu pod koniec meczu czekałem, czy nam się uda jednak ten mecz remisować. Jakim więc przeciwnikiem jest Stomil? No, solidnym, i jeżeli tak dalej pójdzie, to uważam, że tutaj nie jedna drużyna straci punkty i to jest jak gdyby pocieszenie dla mnie w tej chwili. Szkoda, że jeden, a nie trzy, bo takie możliwości były. Oczywiście my sobie zdajemy sprawę, że nie jesteśmy na etapie wygrywania wszystkich spotkań, bo
nie jesteśmy jakby z innej planety, wiemy na co nas stać. Ale tak jak mówię, stworzyła się sytuacja, że można było wygrać. Mieliśmy doskonałą sytuację na 2-0. Nie wykorzystaliśmy, wykorzystał przeciwnik i zakończyło się jednym punktem. Oczywiście ten jeden punkt jest trochę inaczej liczony niż w ubiegłych sezonach, ponieważ jest jeden, za zwycięstwo się liczy 3 i tutaj ta różnica no, jest pokaźna. W związku z tym, tak jak mówię, 85. minuta, która w jakiś sposób pozbawiła nas 3 punktów, no i wysokiego miejsca podejrzewam w tabeli. Jakim przeciwnikiem jest GKS? Przecież wie pan, no, wszyscy znamy GKS od lat, gra w pucharach, jest to zaprawiony w bojach zespół, znający swoje rzemiosło i zdawaliśmy sobie sprawę, jak ciężkie zadanie przed nami, ale następne mecze będziemy również grali z Legią, z Widzewem, jeszcze groźniejsi przeciwnicy, jeżeli się chce grać w lidze na jakimś tam poziomie, no czy po prostu próbować. Jak się okazuje, dalekie wyjazdy nie są takie straszne. Katowiczanie tak obawiali się podróży do Gdańska, a z położonego równie daleko Olsztyna przywieźli cenny remis. No ale walkowerem zdobywa się 3 razy więcej punktów. Generalnie można powiedzieć, że była to kolejka szczęśliwa dla tych, którym do tej pory się nie wiodło. Z małymi wyjątkami świadczą o tym krótkie relacje z innych spotkań. Obok postawy Stomilu miłym zaskoczeniem nowego sezonu jest gra szczecińskiej Pogoni. To zespół bezkompromisowy. Albo wygrywa, albo przegrywa. W tej kolejce do Szczecina przyjechał Sokół i Portowcy zapisali sobie kolejne 3 punkty. Konsekwentnie budowany zespół, wzmocniony doświadczeniem Jacka Cyzio, wygrał 3-1, a już prawdziwy szacunek wzbudza skuteczność Roberta Dymkowskiego. Napastnik Pogoni zdobył gola w 6. kolejnym meczu. Mam nadzieję, że będziemy tych bramek i meczy wygrywać coraz więcej i w końcu Pogoń będzie miała upragnione puchary. Ciekawy mecz w strugach deszczu oglądali kibice w Łodzi. ŁKS prowadził po akcji coraz groźniejszej pary Mięciel-Dubicki i strzale tego ostatniego. Punkt wywalczony na wyjeździe Lech zawdzięcza Piotrowi Rejsowi. W Zabrzu minutą ciszy przed meczem uczczono pamięć zmarłego w ubiegłym tygodniu Ernesta Pola. Drugim elementem hołdu miało być zwycięstwo Górnika. Choć gospodarze prowadzili po błędzie Kałużnego i strzale Kampki, pierwszy w tym sezonie komplet wyjazdowych punktów zdobyło Zagłębie. Cieszący się coraz mniejszą naszą sympatią lubinianie wygrali, ale niektóre gesty wobec własnego trenera świadczą po prostu o braku kultury. We Wrocławiu pierwsza w tym sezonie radość ze zwycięstwa. Dopiero w meczu z Hutnikiem Śląsk zdobył 3 punkty, a bramki strzelili Józef Kostek oraz niezawodny Romuald Kujawa. Hutnik spisuje się coraz słabiej. Raków przegrał 3 kolejne mecze, ale z drużynami ścisłej ligowej czołówki. Punktów trzeba więc szukać w konfrontacji z innymi rywalami. Stal pokonana została w Częstochowie 2-0, a wyjątkowej ulody golem popisał się młody Jacek Magiera. Myślę, że ta bramka będzie początkiem gry w pierwszej drużynie, ale wcale nie znaczy, że ta bramka da mi miejsce w pierwszej drużynie. Będę się starał walczyć i udawanie na treningu trenerowi, że powinienem grać. Pierwsze w historii punkty w Ekstraklasie i to od razu 3 zdobył GKS Bełchatów. Zwycięstwo dało bełchatowianom awans z ostatniego miejsca w tabeli na przedostatnie kosztem pokonanej Siarki. Pierwszego gola w pierwszym po powrocie z Francji ligowym występie zdobył Dariusz Marciniak. Połowę z 4 zaaplikowanych gościom bramek strzelił najlepszy na boisku reprezentant naszej młodzieżówki Jacek Bernstein. I komplet wyników 7 kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. 3 zwycięstwa gości, 4 gospodarzy, 2 remisy. W tabeli na pierwszych 4 miejscach bez zmian, na 5 miejsce awansował GKS Katowice. Spadły Olimpia i Amika Wronki. Większe zmiany w dolnej części tabeli. Na ostatnie miejsce spadła Siarka Tarnobrzeg. GKS Bełchatów oczko wyżej. Poprawiły także swoją pozycję drużyny Śląska, Rakowa i Zagłębia Lubin. Statystyka tej kolejki. 25 bramek, 24 żółte i co ważne żadnej czerwonej. 48 tysięcy widzów na trybunach 9 stadionów. Statystyka po 7 kolejkach. Nadal nieźle jest ze skutecznością naszych piłkarzy i z frekwencją na trybunach.
180 żółtych kartek i 7 czerwonych do tej pory. Wśród najlepszych strzelców samotnie prowadzi Robert Dymkowski z Pogoni, 6 bramek po 5 goli Cygana, Koniarka i Pruska. A w fair play na miejscu pierwszym Stomil Olsztyn, tylko 6 żółtych kartek, dalej Amika, Legia i Widzew. Zapraszamy do wyboru bramki kolejki. Oto nasza pierwsza propozycja, Jacek Magiera, telefon 0725 251. Bramka numer 2, Kazimierz Węgrzyn, GKS Katowice, 0725 252. Głosujemy do czwartku, do godziny 20. 29 groszy plus VAT, cena jednego połączenia, jednakowa dla całego kraju. Bramka numer 3, Robert Dymkowski z Pogoni, 0725 253. Bramka numer 4, Wojciech Górski, Zagłębia Lubin, 0725 254. I bramka numer 5, Jacek Berenstein, GKS Bełchatów, 0725 255. Zapraszamy do wspólnej zabawy. 4 dni po zwycięstwie nad Rosenborgiem w Lidze Mistrzów piłkarze warszawskiej Legii wygrali ligowy mecz w Gdańsku. A jak podczas minionego weekendu spisali się grupowi rywale Mistrzów Polski? Rosenborg Trondheim, śmiało kroczący po kolejny tytuł mistrza Norwegii, w niedzielę grał pierwszy półfinał krajowego pucharu. Rywalem był IF Het, broniący się przed spadkiem z ekstraklasy. Rosenborg na wyjeździe zwyciężył 5-0, jedną z bramek zdobył nieobecny w Warszawie napastnik Harald Bradbach. Z uczestników spotkania na stadionie Wojska Polskiego w Het zabrakło tylko Bierna Otto Braksztyda. Natomiast najwyższą notę w teamie trenera Egena otrzymał trzykrotnie zmuszany przez legionistów do kapitulacji bramkarz Jörn Jamftal. W 40 minucie popisał się nawet obroną rzutu karnego. Pojutrze półfinałowy rewanż w Trondheim, który dla Rosenborga powinien być formalnością. Natomiast wciąż fatalnie spisuje się Blackburn Rovers. W sobotę uległ na wyjeździe Liverpoolowi 0-3. W ekstraklasie obrońcy tytułu mistrza Anglii wywalczyli dopiero 4 punkty na 18 możliwych, w tym ani jednego na wyjeździe. Ogółem w sezonie 95-96 Blackburn rozegrał do tej pory 8 oficjalnych meczów. Oprócz ligowych jeszcze z Evertonem o tarczę dobroczynności i ze Spartakiem Moskwa w Lidze Mistrzów. Bilans fatalny. Jedno zwycięstwo, jeden remis i aż 6 porażek. Szefowie klubu z Ewood Park przebąkują o konieczności wzmocnienia drużyny poprzez nowe zakupy. Jednak ewentualne posiłki nie mogłyby występować w Lidze Mistrzów, gdyż termin zgłaszania zawodników do tej rywalizacji upłynął 15 sierpnia. Tymczasem Spartak Moskwa miał w niedzielę stołeczne derby. Forma mistrzów Rosji wciąż rośnie. Torpedo zostało rozgromione 5-0, więc chyba obserwujący to spotkanie drugi trener Legii, Mirosław Jabłoński, zebrał cenny materiał na temat ofensywnej gry spartakowców. Do siatki Torpeda trafiali dwukrotnie, tym raz z karnego Jurij Nikiforow, też dwukrotnie Walerii Szmarow, a strzelecki festiwal zaczął bohater z Blackburn, Siergiej Juran, któremu trener Romancew wytyka przynajmniej 5 kg nadwagi. Na 4 dni przed moskiewskim meczem z Legią, czyli w najbliższą sobotę, moskiewski Spartak zmierzy się na wyjeździe z otwierającym tabelę Spartakiem Władikawkaz. To będzie mecz przede wszystkim o prestiż. Ustępujący mistrz kontra główny pretendent do sukcesji. Ewentualne zwycięstwo pozwoliłoby Moskwianom zachować cień szansy na obronę prymatu. Następne emocje związane z Ligą Mistrzów. Za 9 dni Legię czeka ciężki, pod wieloma względami, wyjazd do Moskwy. Tymczasem następna ligowa kolejka już w najbliższą środę. Popatrzmy na jej program. Lider Widzew podejmuje w Łodzi szczecińską Pogoń, początek meczu o 17. Legia także na własnym stadionie zagra z Hutnikiem Kraków, początek spotkania godzina 18. W Olsztynie rewelacyjnie spisujący się Stomil zagra z Olimpią, początek o 16. W Katowicach Górnik zagra z GKS-em na stadionie przy ulicy Bukowej. Ten mecz będziemy dla Państwa relacjonowali. W Tarnobrzegu spotkanie Siarki z ŁKS-em, początek o 16. W Poznaniu Lech zagra z Zagłębiem Lubin, początek o 17. We Wronkach spotkanie Beniaminków, Amika Śląsk, początek o 15. W
Mielcu Stal zagra z Sokołem 15:30. Wreszcie w Bełchatowie GKS podejmować będzie piłkarzy z Częstochowy, także godzina 15:30. Ligowa kolejka w środę, a magazyn piłkarski Gol po raz drugi jesienią w czwartek. Zapraszam na godzinę 20:25 do programu drugiego. Dziękuję, do zobaczenia. To jest na Buntola cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa! Kochani Jezus Maria! Wykorzystał ten moment zagapienia 2-0! Proszę Państwa, trzecia bramka widzi w powietrzu! Idzie środkiem Kowalczyk, ale tam do środkowania dosyć jest Kowalczyk! Teraz!